Plan Morawieckiego ma jeden bardzo potężny plus, ten, że powstał i że Postawił diagnozę, która nie przez wszystkich jest dzielona, ale jednak w znacznej mierze myślę, że większość z nas się zgadza. Rzeczywiście jest tak, że właśnie gdzieś tam troszkę utknęliśmy w środku, to znaczy yy, przestaliśmy jako naród stawiać sobie ambitne cele dogonienia. Jesteśmy właśnie tacy trochę zadowoleni z tego, że żyje się lepiej niż 20 lat temu i, i nasi przedsiębiorcy, i nasi pracownicy. Jakoś no, nie, trudno jest wyobrazić sobie wizję, że my chcemy po prostu, żeby ten kraj dogonił tych najlepszych. Żyjemy w Unii, nie trzeba wcale doganiać, przecież można wyemigrować po prostu do Niemiec, bądź do Wielkiej Brytanii, nie trzeba wcale, wcale doprowadzać Polski do... I, I tutaj plan Morawieckiego mówi, nie no, Trzeba się postarać, żeby to nasze firmy były równie ekspansywne, równie znane na świecie jak, jak niemieckie, żeby to nasz kapitał tworzył te firmy, żeby gospodarka była tak nowoczesna, tak innowacyjna jak gospodarki choćby krajów zachodnioeuropejskich, tych, które chcielibyśmy dogonić. Więc w sferze diagnozy, stwierdzenia. No, musimy sobie postawić ambitniejszy cel, to, to jest w porządku. W sferze narzędzi, które są przewidywane, wydaje mi się, że on jest bardzo skromny, bo on w gruncie rzeczy mówi o tym, no, wydamy trochę środków unijnych, a to nie tędy droga, to inaczej. To jest tylko pomocnicze działanie, natomiast nikt za nas nie przeprowadzi wielkiej reformy systemu edukacyjnego. Nikt za nas nie odpowie sobie na pytanie, jakie, jak należy zmieniać postawy Polaków, jakimi narzędziami to kształtować. Nikt za nas nie odpowie na pytanie, i na pewno środki unijne nie, nie, nie rozwiążą problemu niskiej. Ma, małej dostępności kapitału w Polsce, która wynika z faktu, że, mamy, że jesteśmy narodem mało, stosunkowo mało oszczędnym. E, mało oszczędnym, co oznacza dokładnie tyle, że ludzie mówią, że no, nie możemy oszczędzać więcej, bo nie mamy z czego. No, właśnie na tym polega brak słonności do oszczędzania, bo jeśli naród jest oszczędny, to nawet jak ma bardzo mało, to oszczędza. A powiedzenie, nie będę oszczędzać, bo bo nie mam z czego, bo, bo wolę konsumować. To, to właśnie to jest właśnie dowód stosunkowo niskiej skłonności do oszczędzania. Nie mam nic przeciwko temu, że ludzie chcą konsumować, ale jeśli chce się mieć kapitał w kraju, no to on musi być zaoszczędzony. I, i tego w planie Morawieckiego w ogóle nie ma narzędzi, które miałyby do tego skłaniać. Także plan jest dobry, plus potężny w sferze diagnozy, moim zdaniem przynajmniej dobry, w sferze narzędzi do realizacji. Ja nie chcę stać minusów, ale no same znacie zapytania, czyli krótko mówiąc, a jak to wszystko zrobić? Jest dość dużo ogólników stosunkowo mało konkretów, a w pewnych dziedzinach, w których konkrety naprawdę są potrzebne, nie jest powiedziane nic, nawet te ogólniki nie są wspomniane, na przykład w dziedzinie edukacji.